Okej, słuchajcie, jeszcze mam taką jedną do Was kwestię. A propos tego filmu, jeżeli chcecie pomóc w rozwoju tego kanału, to mam taki układ dla Was. Jeżeli dacie łapkę w górę teraz, zanim policzę do 5, doliczę do 5, to pokażę Wam na filmie gołą babę. Ok? No to liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zaczekajcie, sprawdzę. Faktycznie, pojawiło się trochę łapek. No to macie gołą babę. Na razie, trzymajcie się, cześć. Ślisko jest, słuchajcie. Nieźle. No kurwa, podobno jest piękna zabawa. No wiesz, bo... Jedną parę z tych Paweł, ale takie piękne podobanie. Proszę, dasz na rękawice? Wow. Nimfę. To jest ujęcie. Nie, pogodę mamy fajną. No, no takie ujęcia idealne. I jak tam, rozpoczęliśmy dopiero. Tak. Przepraszam bardzo. Czy pan nie jest przypadkiem... Cześć, witam Was serdecznie. W dniu dzisiejszym mała zapowiedź, kolejna mała zapowiedź, słuchajcie. Przed chwilą była zapowiedź targów w Sosnowcu, na które się wybieram oczywiście w przyszły weekend. Natomiast dzisiaj zapowiedź krótka zapowiedź nowej serii na kanale. Mam nadzieję, że się powiedzie taka seria. Generalnie seria będzie się nazywała, inicjuje ją tytuł Pogawędki. I w dniu dzisiejszym idę się umówić na pierwszą z tych pogawędek z bardzo znanym wszystkim tutaj w Warszawie i nie tylko, pewnie w całej Polsce, wędkarzem Pawłem. Znanym bardziej jako spławik nad Wisły. Mam nadzieję nie tylko, że uda mi się w końcu wspólnie z Pawłem powędkować, ale również mam przeogromną nadzieję, że poproszę o udzielenie takiej krótkiej, ucięcie takiej krótkiej pogawędki. No zgodzi się i będzie mógł się z Wami podzielić swoimi przemyśleniami o wędkarstwie i nie tylko. O jego rozwoju, bo przecież wędkuje od wielu lat. Tak więc mam do niego sporo pytań, mam do niego... No chciałbym po prostu uciec z nim krótką pogawędkę. Tak więc już teraz Was zapraszam na nową serię na kanale. No i tyle. Lecę na spotkanie, bo dzisiaj Paweł organizuje spotkanie z wędkarzami, ze swoimi fanami. No, to fan idzie do Pawła. Pokaż Pawełku, co tam masz ciekawego. Chciałem wytłumaczyć, jak działa ten spławik. Merytorykę chciałbyś tutaj poruszyć, o to chodzi. 6,50 za stóp. Proszę używać słów, które starszy człowiek jest w stanie zrozumieć. Dobra, zaczekaj. Dlaczego? No? Dlaczego oczko z boku, a nie dziurka z koszulką i przelotowo? Ano dlatego, że chciałbym, żeby ten spławik utrzymywał się jak najbardziej w pionie i zakładając, że żyłka od spławika idzie pod kątem 45 stopni do szczytówki, chociaż najczęściej to jest 30 stopni, im bliżej mocowanie żyłki spławika, tym ten spławik jest bardziej przechylony na wodzie. Zgodzimy się? Im dalej, tym on bardziej pozostanie w pionie. Dlaczego krótka antena dolna, kil? Nie ze względu na oszczędność materiału, tylko dlatego, że ten spławik, jak ryba ruszy ciężarek o centymetr, to on ma się przewrócić, ma leżeć na wodzie. To jest wzór sprawdzony od 40 lat, jak ja pamiętam, a na pewno dużo dłużej. A powiedz, konstrukcja prosta, ale przemyślana. Przemyślana i to jest i sprawdzona.
I to jakieś zastosowanie ma specjalne akurat tutaj na Wiśle, czy wszędzie? To można jest nie spławik do przystawki. Na przepływankę są spławiki innego kształtu, bardziej okrągłe, z dłuższym kilem właśnie. To jest spławik, który się przystawia przy brzegu i on ma wskazywać najczęściej brania, ponieważ przystawka to jest zawsze przegruntowany zestaw. Czyli jak głębokość łowiska jest na przykład 2 metry, to odległość między spławikiem a ciężarkiem to jest 3 metry, czy nawet czasami 2 razy taka. Ten spławik ma pozostawać w pozycji jak najbardziej pionowej, żeby było go dobrze widać. I każde ruszenie, nawet o 2-3 cm ciężarka, jak ryba poruszy ciężarek, ten spławik kładzie się, przewraca się, zamiast wynurzyć się, i gdyby miał długi kil, on by się wynurzał kawałeczek tylko. Ten spławik się przewraca, albo jak ryba bierze gwałtownie, no to zanurza się całkowicie, jest tak zwany odjazd. Pawełku, a powiedz, bo będzie pewnie mnóstwo pytań, gdzie można kupić takie spławiki? Nigdzie nie można takich kupić spławików. A gdzie będzie można kupić, Pawełku, takie spławiki? Trzeba te spławiki zrobić sobie samemu. Ja przez zimę zrobiłem tych spławików, zazwyczaj robię tych spławików, przepraszam, na własne potrzeby około 20-30 rocznie. Chociaż no, tyle ich nie urywam, ale zawsze kolegom trzeba oddać. W tym roku zrobiłem 140 i okazuje się, że jest mało. A ja nie mam ani siły, ani czasu, dlatego że ja łowię ryby, a nie jestem producentem spławików. Czyli trzeba sprzedać patent za grube pieniądze. Trzeba. Widzieliście, jak to wygląda, o co chodzi. Zachęcam do wykonywania nie tylko przynęt, ale za... Proszę nie puszczać bąków takich łatwych, bo się nagrywa. Mały wypadek. Mały wypadek. Czyli zachęcasz do... Do eksperymentowania i do konstruowania samemu wszelkich rzeczy, udoskonalania po prostu. Spławików kupnych, czy nawet wędzisk. Możemy sobie, nie wiem, uchwyt w innym miejscu zastosować, czy dociążyć jakoś to wędzisko na dole. Kombinujcie, szukajcie starych metod, nie bierzcie gotowców z prasy czy z internetu. Trzeba wędkarstwo, trzeba doświadczyć. Nie ma przepisu. Super. Szukamy. Dzięki, Paweł. Okej, słuchajcie, jak przystało na spotkanie nad Wisłą z Pawłem, też jest element łowienia. Co prawda, jak wiecie, ja jestem podlodowym, totalnym laikiem. Troszeczkę tej podlodówki u mnie było, ale na kanale praktycznie w ogóle. Ale podejrzymy tutaj chłopaków, którzy przyszli. No i zobaczymy, może coś uda nam się nagrać jakąś rybę w zimę w końcu na tym kanale. Oj, mamy pierwszą rybę. Pierwszą rybę na filmie. Zaprezentuj. Może być z tym. Farmyszką. Ale jeszcze łowce chciałbym widzieć. Ale szybki jesteś. W tym wypuszczaniu nic nie nagrałem. Nic nie nagrałem. No nic. Wziął, złowił rybę, nic nie nagrałem. Wypuścił już tak. Mam taką przynętę własnej roboty. Pokaż. Dasz na rękawicę? Wow. Nimfę. I takie przynęty gdzieś można kupić u ciebie, czy jak? Nie, ja nie sprzedaję, bo ja nie umiem już sam robić. Aha. Robię tylko tak dorwania. Ja to takie dorwanie robię. No tutaj słuchajcie, mamy kolejnych wędkarzy. Jednego z nich nawet kojarzę chyba skądś, ale powiem szczerze, że nie wiem skąd. Przepraszam bardzo, czy pan nie jest przypadkiem, nie pracuje w Carrefourze na Nabiale? No, pozna pan po zapachu sera, czy po zapachu... serze, jak świeży, dojrzały grujer. Taki grujer właśnie. Możesz zaprezentować ten model? Jest, że tak powiem. Uwaga. Pełen kamuflaż. Tak, proszę bardzo. Nie no, stary. Wszystko się mieści. Jednej rzeczy brakuje, sama nie chodzi. No. Ale sama nie łowi. Doczepiane płoty będą.
Ale zaprezentuj zdobyć. Zaprezentuj tą zdobyć. To jest medalowy. Medalowy sandacz widzę. No nie, czekaj. Jest i łowca, jest sandacz. No przy takich. Tak? Właśnie, kurczę, mówię, że tam olin jest i tam ryby uciekają jakoś tak za bardzo. Więc tutaj widzę, że dobrze przyszedłem, wiesz. Machaj wędą. Kolega chce zupę zrobić. A no to zupę. A wy taką macie technikę, dwie dziury obok siebie. No tak. Wiesz co, jak nęcimy... Taniej po prostu wychodzi. Tak? O to chodzi? Przyjemnie się ładnie. Można pogadać tę wiadomkę. No. Chyba, że żonę zabierasz nad wodę, to... Nie, póki co żona nie grozi, słuchaj. No to widzisz. Tak będziesz miał, już nie będziesz wiercił tak blisko. Nie będziesz wiercił już w ogóle nie będę 200 wiercił. Metrów od siebie. Tak, żeby jej nie słyszeć, nawet jak będzie się darła na ciebie. O, większa rybka. Pięknie, ale biuro, panie, nawet... Jeden za drugim. Dobrze, mormychy nie opuszczę. O, widzisz. Dobrze podnęcone. Nie nęciłem. Co masz takie super rękawiczki? Tak jak ty. No właśnie, a skąd? A wiesz, mieszkam na Pradze Południu, otwarłem je tego Decathlona, skoczyłem. Ale powiedz, czy dobre? Nie narzekam. No widziałem gościa taki jeden w internecie polecał i... No, są w miarę wygodne, cienkie, a dostatecznie ciepłe. Tego to jak złapie, zwłaszcza klimat, to... Siedzi? Siedzi. Jest. Cześć, Pawełku, jeszcze bym ciebie tutaj tak... Tomciu, jakoś nie było blisko na wodzie. Można łowić. Woda jest. Jest, tak jest. Pawełku, to powiedz nam, Pawełku, tutaj przedstawiam wam Pawła, znanego jako spławik z Nadwisły. Pawełku, obiecaj mi, że zrobisz ze mną wywiad rzeka w tym roku. Pierwszy. Bardzo chętnie, tylko jak się cieplej troszkę zrobi. Jak się cieplej zrobi. Dobra, to jesteśmy umówieni. Super. To jeszcze grabkę mi przybić tutaj. A może jeszcze, tak, zaczekaj. Temat rzeka, czyli tak. Niekończący. Słuchajcie, mam dzisiaj zaszczyt uczestniczyć na spotkaniu organizowanym przez Pawła, znanego wszystkim jako spławik z Nadwisły. Dziękuję Pawle za zaproszenie. Dziękuję wszystkim tutaj obecnym. No i mam nadzieję, Pawle, że w tym roku coś tam mi pokażesz, jak się łowi rybki? Pokażesz mi w tym roku, czy nie? Pokażę bardzo chętnie, jak się zrobi trochę cieplej. Okay. I to ja mam zaszczyt, że przyszedłeś i że tyle osób przyszło spotkać się ze mną. Jest super atmosfera, robisz dobrą, fajną robotę. I oczywiście... Dzięki i vice versa. I zapraszamy wszystkich na pierwszy odcinek serii Pogawędki. No i mam nadzieję, że do zobaczenia. Super. Trzymajcie się, cześć. Tak to się robi, słuchajcie, profesjonalnie. Już ten? Już nie, mogę? Rybę dosyć. Chodź, nie, to może dokończymy. Mówiłeś o sinusoidzie do góry, która tak zwyżkuje. Tak. I coś jeszcze? Co w tym roku? Jakie masz plany tegoroczne? Tak naprawdę największym planem w tym roku moim jest wyzwać paru takich na pojedynek wędkarzy. Jeden na przykład nazwał swój kanał Wędkarski Challenge, czyli aż się prosi o coś takiego. I będę dzwonił i po prostu na losowej wodzie, bo to będzie taka koperta, tam będzie kilka różnych do wybrania łowisk. Na losowej wodzie będziemy walczyć. Okay, walczyć czyli... do ostatniej ochotki, do ostatniego pinka, do ostatniego wyssanego białego robaka. Czyli generalnie polecony wysyłasz polecony. O, super. Wysyłasz poleconym za potwierdzeniem odbioru. Tak. Żeby wiedzieć, czy ktoś sfrajerzył, czy nie. Tak. Z samospaleniem koperty oczywiście. Tak jest, oczywiście. No to słuchajcie, ja serdecznie zapraszam na kanał 1000 Wędek.
Powiedz mi, do czego wykorzystujesz drona, jeżeli chodzi o tą metodę? Słuchaj, to się bardzo przydaje, jak się gdzieś pojedzie w jakieś krzuny ostre, jakiś staw. Aha. Żeby polatać, na przykład zobaczyć, czy karpi nie ma. Aha. Albo... Ale tutaj w podlodówce, bo wiesz, ustawiłeś tego drona teraz tutaj przy tej dziurze i tak się zastanawiam, jak to jest. No, słuchaj. Sekret, tajemnica. Dopiero zaczynamy i tak naprawdę tak, te badania są w fazie ściśle tajne jeszcze. Okej, dobra. Coś bierze ogólnie? Tak, przed chwilą miałem jedno... Jedno puknięcie, tak? Styknięcie, tak. No, to fajnie, czekam na jakąś rybkę. Pytałeś, ile razy byłem na trociach. Parę razy byłem na drwęcy, to nawet nie liczę, no bo to jest blisko, tak? Parę razy byliśmy. Mhm. Na drwęcy złowił mój kolega Bartek trotkę fajną. Raz, tak? A w tym roku byliśmy dwa dni... Dwa razy byliśmy w tym roku, dwa razy po dwa dni na Wieprzy. I byliśmy we trzech. Mhm. Za pierwszym razem dwóch kolegów złowiło po trocie, ja złowiłem palię. I potem drugi raz pojechałem z jeszcze jednym kolegą. No i ja złowiłem troć, także wiesz, każdy kto był teraz na Wieprzy, no to każdy z nas złowił. Czyli tak? Generalnie trocie w Polsce dla wytrwałych. Trzeba jeździć, kurde. Trzeba jeździć. No. Wawrzętka, tak, zaprasza na film. Tak bywa, no. Wawrzętka, zaprasza na film. Do zobaczenia na dworze. Polecam kanał Wawrzętka. No i koniec spotkania, miło spędzone przed południe. Paweł gościł nas naprawdę po królewsku. Przygotował przepyszny bigos, który widzieliście zresztą. Naprawdę smaczny. Ja jestem cały czas na redukcji i powiem szczerze, że dawno nie jadłem niczego tak pysznego. No i co? No i fajnie, mam nadzieję, że już niedługo pierwszy odcinek z cyklu Pogawędki. I już niedługo widzimy się na kanale z kolejnymi odcinkami. No i też z Pawłem rozmawialiśmy wstępnie o wspólnych fajnych nagraniach. Mam nadzieję, że będzie czas i sposobność na to, żeby te nagrania zrealizować. No i tyle. A więc zapraszam Was na kolejne odcinki na kanale Wędkarski Challenge. A teraz się żegnam. Trzymajcie się, cześć. Jeżeli chcielibyście śledzić przygody wędkarskie Pawła, to w opisie tego filmu macie link do fanpage'a. Kliknijcie i zobaczcie, jak wygląda wędkarstwo wiślane i nie tylko.